Dobry wieczór Państwu, witam Państwa w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj w naszej serii z recenzowania map ze strony minecraftmapy.pl na tapecie mamy NZ-pechowy dzień, czyli robi się ciekawie, autorstwa FD1. W mapie wcielamy się w NZ-ego, który wpada w wir pechowych doświadczeń. Jeśli ktoś nagrywałby tę mapę, to proszę o podanie w opisie linku. Dla mnie to nie problem, zresztą tradycyjnie to wrzucę. PS, wrzucam mapę jeszcze raz, ponieważ przy pierwszym razie miniaturka była brzydka. Miniaturka obecnie wygląda tak, czyli możemy odbębnić sobie podstawowe, że to tak nazwę, błędy, jakie zostały zawarte. Mianowicie widać płaski świat. No i w sumie myślę, że to na razie tyle. No, nie, już budowla nie jest... Wątpię, szczerze mówiąc, czy ten budynek powinienem zobaczyć na tej mapie. ZUS, Zakład Ubezpieczeń Socjalnych. Drugi screenshot wygląda nieco lepiej i to jego właśnie bym raczej na miniaturę wrzucił. Ale dobrze, wersja 1.18.1. Pozwolę sobie przytoczyć niektóre komentarze. Tutaj Pro Piotr, którego możecie kojarzyć z ostatniego odcinka, napisał, że lepiej by było użyć komendy, a więc poza tym na mapie zawarte są płytki naciskowe i przyciski zamiast właśnie tej komendy execute. Także myślę, że będzie ciekawie. Nie chcę chwytać, tylko wyrażam moją obiektywną opinię. To respektuję za wysiłek i za próbę stworzenia mapy, co już jest lepsze od 90% osób, którzy tylko grają. Aha, bo tutaj to jego i obiektywną, to nie jest oksymoron? Mi się wydaje, że to jest jego subiektywna opinia. Bo obiektywna, no to można się powoływać chociażby na zasady, że obiektywnie mapa jest zła, na przykład, bo łamie zasady. Żeby była jasność, nie wiem, czy ta mapa łamie zasady, bo jeszcze w nią nie grałem. Przepraszam za błędy ortograficzne w moich komentarzach wczoraj, kiepsko się wyspałem przez wczoraj. Ja się też nie wysypiam ostatnimi czasy, ale mimo to o polszczyznę staram się dbać. Nie rozumiem, co napisałeś. Napisz dokładnie, jaki masz problem, to spróbuję pomóc. Przyznam, że nie mogę przejść. No tak, autor załączył swój kanał na YouTubie również. Z ciekawości wszedłem tam, są tam chyba ze 3 filmy. Jak chcecie, to możecie sobie wejść sami. No i co? Ja już bez zbędnego przedłużania, bo ostatnio przedłużam, pragnę uraczyć Was tą produkcją. Także robimy taktyczne cięcie i widzimy się w lobby. Okej, moi mili, jesteśmy w lobby i tak. Jesteśmy w pokoju zbudowanym z liści oraz pokoju, w którym widać koniec bloki. I co jeszcze ciekawe, to mianowicie fakt, że jestem, że zespełniło mnie na trybie kreatywnym, także... Nie powiem, ciekawie, weźmy sobie Adventure i jeszcze pozwolę sobie Wam przeczytać opis, jaki dołączony był do tej mapy. Mianowicie, dziękuję w notatniku, w pliku TXT, dziękuję za pobranie mapy. W mapie pechowy dzień NZ-ego wcielisz się w NZ-ego, który przeżywa pechowy dzień. No kurde, nie spodziewałem się. Na mapie jest 11 znajdziek, pisane przez... Nie pisane przez DZI, tylko przez DZI. Okay. System wykrywania gracza działa na zasadzie płytek naciskowych i przycisków. I teraz uwaga, proszę tego nie krytykować. Czarnek 5 też robił kiedyś mapy w ten sposób. Życzę udanej gry. Autor mapy FD1. I to, że Czarnek 5 robił mapy w podobny sposób, moim zdaniem nie powinno być uzasadnieniem, dla którego powinniśmy powielać ten w gruncie rzeczy niedobry nawyk, ponieważ uczcie się korzystać z comment bloków, uczcie się wykrywania gracza za pomocą comment bloków, uczmy się z nich korzystać, a argumentowanie, że na swojej mapie są płytki naciskowe, bo u kogoś innego też tak jest, to nie jest dobry argument. Na mapie jest 11 znajdziek, zapisane właśnie w taki sposób. Ja już się nie czepiam, ale... Znaczy w sumie nieważne. Dedykacja Enzi, no, któż by się spodziewał. Zasady i pamiętaj, ja wszystko widzę. Aha. A, już. Nie oszukuj, graj na trybie przygodowym. Klikaj na wszystkie płytki, naciskaj wszystkie przyciski i idź tam, gdzie fabuła ci każe. Dobra. Szybciej nie mogło się w ogóle tam to odpalić. Autorem wiadomo jest FD1. Fabuła.
Pozdrawiam z żółwikiem. No właśnie z tym tutaj. Lecimy. Ała, kompletnie się nie wyspałem, idę coś zjeść. Okej, standardowo widzę, mamy... hiperkawalerka, bo nie mikrokawalerka, tylko hiperkawalerka. A dlaczego kawalerka? Bo jest jeden pokój, który jest w zasadzie wszystkim. Kuchnią, sypialnią i pracownią komputerową. Jeżeli o kuchnię chodzi, no to mamy piękną lodówkę. O, w lodówce nic nie ma, no nic, nagram odcinek dla widzów i pójdę do sklepu, a potem to z nienawidzonej pracy. I to nie wiem, mam rozumieć jako szafkę, albo kawałek podłogi po prostu wystaje z ziemi. Kominek, bardzo ładny, obudowany granitem. Szkoda tylko, że takich rozmiarów, że mogę tam wskoczyć. Nagrywam na kanapie. To jest bardzo fajny akurat design, za to propsuję bardzo, doceniam autora. I mam olbrzymi sufit wypełniony lampami, mam też kolumny i trzy monitory. I biurko szersze niż łóżko. W myślach, no to start. Witajcie mili państwo, dzisiaj zagramy w mapę autorstwa FD1, musimy przejść parkour i znaleźć guzik. Znaleźć. Widzę, typ sam się reklamuje, super. A, jest przycisk, faktycznie, mieliśmy znaleźć przycisk. Dobra. To teraz do sklepu, potem do pracy. Nienawidzę poniedziałków. A właśnie, jak na ironię przystało, nagrywam tę mapę w poniedziałek, także... Także tak, jest godzina 14:22. Mieszkanie w Bydgoszczy w lesie ma swoje plusy. Tutaj moi fani mnie nie złapią. Nie złapią dlatego, że mieszkasz w lesie, tylko złapią dlatego, że mieszkasz... Nie złapią dlatego, że mieszkasz w Bydgoszczy, czyli miejscu, w którym nikt nie chce nigdy być. W ogóle fajny dom. Taki nie za szczegółowy. Świat opustoszały, widzę. Świat opustoszały brzmi jak tytuł wiersza, może brzmi bardzo inspirująco. O, creme de la creme, klasyka polskich map, drzewo na ulicy, które tym razem nie zablokowało mi całej drogi, także tak, idziemy do przepięknej stolicy województwa kujawsko-pomorskiego, do centrum mody polskiej niemalże. To jest taki drugi Paryż. Bydgoszcz wita. Średniowieczny mur Bydgoszczy z 1400. Na nowy nie stać. A zabytki akurat propsuję. Mamy szpital, mamy... Co to jest sklep? Mieliśmy iść do sklepu. Wejście sklep. Tutaj coś kupię do jedzenia. Lody ekipy. Nie ma. Super. Lody ekipy. To musiała być stara mapa. Skoro są tu lody ekipy. Dzień dobry. Czy dzisiaj jest może chleb, masło i TP? Dzisiaj był wypadek tira i nie ma dziś dostawy. O nie. A co jakby wszyscy kierowcy ciężarówek ogłosili strajk i stanęli? Od kogo byśmy mieli kupić świeże bułki, wędliny i tak dalej? Igor niestety nam nic nie sprzeda. A szkoda. Więc trzeba iść do znienawidzonej pracy. Tylko... Co ja teraz zrobię? Jestem głodny. No nic, idę do pracy. Policja bydgoska nie nowoczesna, zamiast pistoletów z kij korzystamy. Aha, policji nie ma. Urządlił mnie szerszeń. Urząd podatków ZUS. PS to twoja praca. Urząd podatków ZUS. A ZUS to nie jest czasem Zakład Ubezpieczeń Socjalnych, a nie urząd jakiś? I w ogóle, czemu tutaj zamiast jakiejś lady, biurek czy czegokolwiek są płotki? No, róża. Fiołek. Chłopie, gdzieś ty był, 4 godziny spóźnienia, szef na ciebie czeka. O kurczę, zaspałem w myślach. Po pracy włączę dla relaksu radio. Dobra. I czy tak się ustawia klatkę schodową? FD1 znajdźka. Aha, no chyba, że... Ale czy tak się stawia klatkę schodową? Kuchnia. No właśnie, bo na mapie są znajdźki. Sewerownia, WC męskie. Fajna lampa swoją drogą. Ciekawe co w niej jest. WC męskie. Aha, czyli to jest WC męskie, a to jest WC męskie. Tutaj chodzą mężczyźni, a tu chodzą mężczyźni z dysleksją? Jak mam to rozumieć? Dobrze, idziemy dalej. Te lampy nie są tutaj bez powodu. Pracownik roku. Aha. Autor ma kreatywność. I...
Tak nie wygląda siedziba Zakładu Ubezpieczeń Socjalnych Prezes. Paweł, witaj Pawle, czym mnie zaskoczysz dzisiaj? Szefie, ja spóźniłeś się do biurka, ale już pensja o 40% ci obcinam. Pamiętaj biurko numer 5. Okej. Okay. Aha, tutaj faktycznie. Radio. To co, posłuchać radia? Co się stało, cholera jasna? Radio Bydgoszcz, dzisiaj był pożar lasu, przyczyną pożaru była przegrzana lampka w domu Patryka, dom i auto Patryka doszczętnie spłonęło. Spłonęło, przepraszam. Co ciekawe, dokładnie pod ziemią jego domu znaleziono stare Lamborghini warte 10 miliardów dolarów amerykańskich. Policja znalazła auto, a zgodnie z prawem bydgoskim, kto znajdzie, ten ma. Okej, okay. Pan Patrych chciał ten teren wykopać i u dwóch wydarzeń szef zwolnił Patryka, bo przez niego wzrosła ocena ZUS Radio Bydgoszcz. Co ja zrobiłem? Straciłem wszystko przez to, że przegrzałem lampkę w domu. Aha. Czyli na mapie był ciąg przyczynowo-skutkowy, dobra. No to ciekawe. Tesco Express. Ostatni istniejący Tesco Market. Kupię tu coś do jedzenia. A faktycznie, bo już Tesco przecież nie ma. Tesco. Gazeta. O, faktycznie, kiedyś były takie stoiska z gazetami. W sumie to nadal są. Pracownik Tesco. A właśnie, miałem coś do żarcia kupić. To weźmy sobie ciasto w sumie. Dzień dobry, proszę, dwa chleby. To będzie 20 zł. Powiedzmy, że dwa chleby to są, dobra. Wychodzę z tej karuzeli śmiechu. Wyjście. Aha, zaraz idziemy dalej. Miałem zapłacić 20 zł, ale sobie myślę, że chyba spłaciłem tylko 19,99. Muszę znaleźć kostium, bo mnie pewnie będzie policja szukać. Poszukam kostiumu w tym opuszczonym domu. Ja się powoli tutaj gubię, bo jestem winny jednego grosza sprzedawcy. No, tu jest bunkier. Jestem winny grosza sprzedawcy w Tesco, a... Co to jest? I teraz muszę się szukać, bo mnie za to będzie ścigać policja. Ale skrzętnie ukryte. Co proszę? Wow, dźwignia, można kłaść na kamień, super, nice. Dobra, przechodzimy tędy. O, i to jest właśnie... Te dźwignie równie dobrze mogę położyć tutaj i już nie będę mógł je zniszczyć, także zamysł może pójść się walić, ale na szczęście jestem racjonalnie myślącym człowiekiem, który nie położy dźwigni w kompletnie losowym miejscu. O, Roxanne, który nie położy dźwigni w kompletnie losowym miejscu i... Nie zaburzy ciągu mapy, dźwignia może jakoś na piasek, okej. Okay. Który nie zaburzy ciągu mapy. O, kostium Roxanne B. Co tu się stało? Jezus. Policjant. Dzień dobry, panie Roxanne B. Policja, musi pan z nami pójść i powiedzieć co nieco o pańskim koledze Enzim, nie ma problemu. To wszystko, co mi wiadomo. Spadłeś na Roxanne B. Sędzia, proszę wprowadzić oskarżonego. FD1. Wiem, że widać command block, nie mogłem nic z tym zrobić. Aha, że tutaj. Znajdźka kolejna. Sąd najwyższy skazuje pana Patryka P. za oszukanie pracownika Tesco na jednego grosza na karę dożywocia. Aha, no tak, to jest Bydgoszcz i prawo Bydgoszczy. Mnie tylko zastanawia, dlaczego ta akcja dzieje się tak szybko i wraz z wypowiedzeniem dialogu ja już się znajduję w więzieniu. I co to w ogóle jest za więzienie, w którym nie jestem nawet w celi, tylko na jakimś... czymś. Strasznie ciemno w tych celach. Chyba mieli jakąś przerwę w stawie prądu. O, a tutaj widzę, ktoś mi dostał biegunki. Najgorsza cela, super. W myślach, cały dzień do niczego. Inspiracje, bonus. Aha, tu już koniec. Bonus na mapę, pechowy dzień, autorstwa Pawcik. Wiele rzeczy z mapy inspirowanych mapą Pawcika. Aha, dobra, bo faktycznie na mapie Pawcika... Ej, co jest? Nie chciałem takiego bonusu. Ale faktycznie na mapie... Aha, drzewa posadził. Faktycznie na mapie Pawcika to było tak, że on... Że ten bohater został niesłusznie wpierdzielony do więzienia i tam... I tam był skazany. Nie wiem, ile było znajdziek. 11 chyba, z tego co ten autor mówił. No ja znalazłem 5. Cóż, powiem tak, lokacje, czyli wizualnie mapa się prezentuje, no tak średnio, bądźmy szczerzy. Budynki są zrobione... Jezus, co to? Aha, jak dobrze, że mnie to ominęło. Budynki są zrobione tak, odnoszę wrażenie... Bez jakiegoś konkretnego planu. Zastanawiam się, czy autor użył World Edita, gdy to budował.
ponieważ zrobione są bez żadnego ładu i składu. Są... Płaski świat jest kompletnie nieukryty, widać wszystko, że to jest płaski świat. Lokacje wewnątrz też wyglądają tak bez polotu. Myślę, że dałoby się to zrobić inaczej. Na przykład tamte płotki wokół osadników, co wygląda nierealistycznie. Przy czym ja wiem, że ja się teraz czepiam nie wiadomo czego, ale... O, tu była znajdźka. Ale to nie powinno tak wyglądać. Poza tym... Lekka rozbieżność scen myślę, że była. Jakbym się kilnął, to bym się, to się zrespie tutaj, aha. No, więc... Jak oceniam tę mapę? Oceniam ją... Nie wiem, nie dam. Nigdy nie daję stosownych ocen, więc dlaczego teraz miałbym dawać? Po prostu moją opinię już znacie, cały czas recenzowałem w trakcie. Był tu lekki nieład i nieporządek. Fabuła jest bardzo klasyczna, wręcz typowa. Można się po niej było tego spodziewać. Więc tak, zapraszam do subskrybowania, przede wszystkim do dołączania na serwer na Discordzie. Do subskrybowania kanału, jeżeli chcecie, do łapkowania, do wyczekiwania następnych filmów. Pozdrawiam autora, jeżeli to ogląda, ponieważ autor poprzedniej mapy skomentował film bardzo merytorycznie, za co go doceniam. Jeżeli autorze tej mapy oglądasz ten film, to może się mylę w kwestii oceniania twojej mapy. Jeżeli tak, to możesz mnie poprawić. Zapraszam do komentowania aktywnego i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Powodzenia w tym roku szkolnym. We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine. We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them lift the door. And then they could play. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, yellow submarine. So we need the life of me.